Siemanko, z tej strony Elio Patary Retrofan. Na przełomie 93 i 94 roku, kiedy no już parę latek miałem Atari, a na osiedlu czy też w klasie u kumpli zaczęły się pojawiać komputery 16-bitowe. No może nie komputery, no bo Amigi, bo Atari ST było tylko jedne u mojego bezpośredniego sąsiada, który zresztą nie pozwalał mi nawet popatrzeć na ten komputer, już nie mówiąc o zagraniu. Pojawiały się te maszynki 16-bitowe. No to widać już było ten schyłek powoli tych 8-bitowców. Widać było, że to jest raczej przyszłość, te lepsze maszynki. No i miałem takich trzech kumpli, którzy dosyć często zapraszali mnie do siebie, no żebym sobie pograł na Amidze 600 u Krzyśka, na 1200 u Bartka, albo na CDTV u Suchara. Tak jeszcze, by the way, ta 1200 u Bartka to był taki element dekoracyjny pokoju, ponieważ gościa średnio kręciły komputery, a majętni rodzice, że tak powiem, kupili mu tą 1200, no bo inne dzieci też miały komputery. No to pojechali do sklepu, kupili najdroższy, jaki był wtedy. Ale to było fajnie dla nas, bo jak nas Bartek zapraszał, no to w ogóle nie grał. On nam tylko zmieniał dyskietki, a myśmy sobie tam ciupali u niego. Ale najczęściej bywałem jednak u Suchara, który był gościem nielubiącym, a czy nielubiącym, nie grającym za często w jakieś tam platformówki i takie typowo arkadowe gierki na swojej Amidze CDTV, ale bardzo często właśnie odpalał różnego rodzaju strategie albo gry RPG. Wyglądało to tak u niego, że schodziliśmy się tam bandą. On tutaj miał na jednej ścianie miał komputer, biurko, na drugiej ścianie przeciwległej było łóżko piętrowe, gdzie wszyscy zasiadaliśmy, bo tam nas czasami po sześciu schodziło do niego. No Suchar odpalał jakąś gierkę strategiczną, RPG, no i nie wszyscy mogliśmy grać, wiadomo, więc część siedziała, patrzyła, inni grali. No i pamiętam, któregoś razu u Suchara odpalił jakąś taką gierkę strategiczną na tej CDTV. Grafika nie zachwycała, no bo to była jakaś tam mapka, jakieś takie żetoniki, kwadraciki symbolizujące wojska. No i generalnie średnio to wyglądało jak na migę, ale jak Suchar podczas grania z czekwą przeważnie opowiadał o tym, co tam się dzieje, co on robi, co planuje, że tutaj gromadzi wojska, bo za chwilkę nastąpi gdzieś tam atak samolotów z drugiej strony, że tutaj przesuwa jakieś inne jednostki. Tak to fajnie potrafił opowiedzieć, że człowiek się jarał niesamowicie i ogromną przyjemnością już było siedzenie na tym łóżku piętrowym i patrzenie w telewizor i słuchanie i oglądanie tego, co się dzieje. No i wtedy bardzo zapragnąłem mieć taką gierkę na Atari. Zasięgnąłem gdzieś języka, gdzieś tam poczytałem w jakiejś prasie, popytałem znajomych, no i okazało się, że są na Atari gierki strategiczne, które by spełniały moje oczekiwania, bo byłaby mapka i byłyby żetony wojsk. No i zdobyłem dwie takie, pamiętam. Był to Conflict in Vietnam i Theater Europe. Ale gierki niestety były w języku angielskim. Było tam bardzo dużo komunikatów w tym języku, a ja całą podstawówkę uczyłem się niemieckiego. Średnio ten angielski potrafiłem, jakieś podstawowe zwroty spoko, no ale czasami jakieś tam większe komunikaty, które się pojawiały w tego typu grach, no były dla mnie nie do ogarnięcia, więc najzwyklej w świecie nie wiedziałem, o co w takich gierkach chodzi. Aż tu któregoś razu pojawiła się gierka z LK Avalon Global War. W którejś prasie, albo w Top Secret, albo Secret Service, nazwana była ona gierką quasi-strategiczną. No to jak to przeczytałem, no podjarałem się niemiłosiernie. Gierkę sobie oczywiście zakupiłem, oryginalną, odpaliłem i byłem pod ogromnym wrażeniem. Świetna grafika, jak na Atari. Nie było wprawdzie mapki, jakichś tam żetonów, przemieszczania wojsk, ale był taki widok, gdzie było naszych czterech wrogów, my byliśmy w centrum, były budynki, dookoła był jakiś tam arsenał, którego mogliśmy używać, były inne metody prowadzenia działań. No i zrobiło to na mnie przeogromne wrażenie. Teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na tą gierkę, no to ze strategią to ona nie ma nic wspólnego. Z taktyką też średnio, bo tam jest tak ogromna losowość w tej grze, że to jest masakra. Ale pamiętam, wtedy zagrywałem się bardzo długo w tą gierkę. Pamiętam, że parę razy nawet udało mi się wygrać, czego nie powtórzyłem teraz po latach sobie ćwicząc przed tym nagraniem, bo ja pierdzielę, zobaczycie zresztą za chwilę. Gierkę już gdzieś miałem w pamięci, widziałem jej obraz, ale nie potrafiłem zajarzyć tytułu. Przypomniał mi go w ciągu minuty Konrad Akarenton. Pozdrawiam, Konrad. No i postanowiłem ją wam pokazać, opisać, co tam się robi. No i może spróbujecie, zobaczycie, jak szybko przegracie w nią, bo tam na zwycięstwo to tak nie bardzo. Teraz wydaje mi się śmieszna trochę, no bo jest strasznie mało możliwości w tej grze, bardzo mało.
Ale na tamten czas, kiedy Atarowiec marzył o jakiejś takiej strategii i dostał Global War, było całkiem miło i przyjemnie. Także zapraszam na gameplay gierki Global War. Dobra, gierka jest już załadowana. Trwa dekompresja, jak widzicie. Musimy chwilkę poczekać. No i zaraz pokażę Wam to cudeńko z 93 roku od LK Avalonu. Może Was zachęcę, żeby w to zagrać. Ekran tytułowy taki se, ale to nie o to w tej gierce chodzi. Dobra, zaczynamy. I teraz tak, tu jest fajna jedna rzecz, którą się po latach dopiero docenia i śmieszy, ale wtedy tego nie trybiłem, nie potrafiłem wszystkiego pokojarzyć. Tutaj wybieramy teraz naszych czterech przeciwników. No i popatrzcie, jakie są nazwy tych przeciwników. Reagan, czyli Reagan, Ronald Reagan, Kaddafi, Infidel, Fidel Castro, Gorbi, Gorbaczow. Tutaj nie wiem, może mi pomożecie w komentarzach, Farmer, Triki też nie wiem, zaraz Wam pokażę zdjęcia, Thatcher, Mao Tse-tung, Gandhi, no i zobaczmy sobie, jak oni wyglądają. Ronald Reagan, no nawet podobny, Kaddafi w czapeczce wojskowej, zgadza się wszystko, Fidel Castro, też broda elegancka, Gorbaczow, łysy, no tej plamki nie widać na czole. Większej ilości nie mogę wybrać, także na chwilkę będziemy sobie po prostu jedną postać wyłączać i będę Wam pokazywał. Farmer, nie kojarzę gościa ze skarby. Kto to może być? Dajcie znać. Triki. Nie wiem. No Thatcher, Margaret Thatcher, nawet podobna, ta bujna fryzurka. Mao Tse-tung. Też jest. Gandhi. Nawet podobny. Ok, wybieram Gorbaczowa, czyli naszych czterech przeciwników. Klikamy na środek, no i zaczynamy naszą rozgrywkę. No i tak, tu są nasi przeciwnicy po wszystkich rogach rozmieszczeni. Witaj w Global War, wszystko gotowe. I teraz tak, co my tu mamy? Gra dzieli się na tury. W każdej turze możemy wykonać jeden ruch, czyli możemy albo tutaj produkować jednostki. Produkowane są totalnie losowo, nie mamy wpływu na to. To, co jest wyprodukowane, zaznaczane jest tutaj tymi białym światełkiem w tych okienkach, czyli na razie mamy rakietę dziesiątkę, głowicę dziesiątkę, nie mamy samolotu i mamy system obronny GDS. Tutaj mamy sianie propagandy, co może sprawić, że przyjdą do nas z innego kraju ludzie i nas zasilą. Przesiedlenie to jest wtedy, kiedy zniszczą nam jeden z naszych budynków na tyle, że kolejny atak może skończyć się już kraterem w ziemi, bo mamy wieżowce, mamy donki, mamy namiot. No i jak damy przesiedlenie, to i liczba ludności się wyrówna w całości, żeby szansa na zniszczenie danego miejsca była mniejsza. Albo tutaj mamy jeszcze wysłanie armii do przeciwnika i zaatakowanie go po prostu. Teraz tak, żeby zaatakować kogoś tutaj głowicą, no to musimy najpierw w pierwszej turze uzbroić sobie albo rakietę, albo przygotować samolot i dopiero potem wybrać głowicę. Przy czym głowica dziesiątka może być niesiona przez dziesiątkę rakietę albo przez mały samolot. Głowica pięćdziesiątka przez pięćdziesiątkę rakietę albo duży samolot. Na tej zasadzie system obronny powoduje, że mamy bardzo dużą szansę na przetrwanie ataku. Jest duża losowość i ciulatość w tej grze, bo przeważnie wszyscy na początku po prostu atak na mnie. Mają do wyboru siebie, ale atakują nas. Ok, ja zaczynam zawsze od produkcji. Wtedy się okaże, co będą robić nasi przeciwnicy. Po kliknięciu na ryja Gorbaczowa pojawia się jego wioska, Fidela Castro, jego, to jakie ma budynki. Nie wiadomo, ile milionów ludzi znajduje się w danym budynku, jak to jest tam przemyślane w grze. Ale zobaczycie zresztą za chwilkę. No i okej, no i zaczynamy od produkowania, czyli wybieramy produkcję, broń będzie produkowana i klikamy Global War, zmieniamy turę. Pojawia się cała mapa, no i teraz Gorbi pokazuje swoją potęgę, czyli widzimy tam rakietka się szykuje, czyli uzbraja rakietę i w następnej turze będzie mógł odpalić już głowicę i kogoś zaatakować. Dobra, Fidel też pokazuje swoją potęgę, rośnie nam tam rakietka, Kaddafi to samo i Reagan to samo. A my, pojawia się fabryka, zaczynamy budować sobie sprzęcik. No i jak widzicie, pojawiło nam się co tutaj? Rakieta 50, rakieta 100, głowica 50. No i teraz, ponieważ wszyscy zaczęli już przygotowywać się do wystrzału, to musimy sobie dać system obronny. System jest uaktywniony, przechodzimy do kliknięcia na turę, no i teraz się zaczyna. No i pierwszy atakuje mój kraj, poszła rakieta, dup. 13 milionów martwych. Fidel Castro też sobie uruchomił system obrony. Ten tutaj wystrzelił, Kaddafi to jest chyba, w Gorbiego.
cud, wierzcie mi cud, bo przeważnie wszystko napierdziela w środek we mnie. I o, no i ostatni Reagan wystrzelił też w mój kraj. Ale system obronny ratuje miasto, jak widzicie. Czyli podziałało. Właśnie ta teraz satelitka się obraca. Okej. Okay. No to teraz pokażę wam, jak działają naloty. Uzbroimy sobie najpierw 50 rakietę. Tak ona wygląda. No i musimy odpalić turę, żeby to uzbrojenie, przygotowanie rakiety się odbyło. To samo robi właśnie Gorbi. To samo robi teraz Fidel Castro. Kaddafi to samo robi. Reagan to samo. No i my też rakietkę swoją pokazujemy. Teraz jeżeli nie wystrzelimy, nie załadujemy głowicy, no to dupa, straciliśmy tamtą turę na przygotowania i nic z tego nie będzie. Więc kogo atakujemy? Gorbaczowa. Klikamy na Gorbaczowa, wybieramy jakiś jego budyneczek, na przykład ten, no i wybieramy tą głowicę 50, ponieważ przygotowaliśmy rakietę 50. Gorbi jest celem dla twojej broni, mamy już wielki guzik do naciśnięcia, no nie klikamy na niego, tylko klikamy tutaj, no i patrzymy, co się dzieje w kolejnej turze. Gorbaczow zajarzył, uruchomił system obronny, czyli nasza szansa, że coś mu zrobimy, jest już malutka, czyli możliwe, że zmarnowaliśmy dwie tury na przygotowanie i na wystrzał, no ale zobaczymy, co się będzie działo. Ten wystrzelił w Reagana, dup. Ten wystrzelił w Gorbaczowa, tam jest system obronny, zadziała. System obronny ratuje miasto. No i Reagan wystrzelił w nas. I 4 miliony martwych, nie jest źle. 10-14 to jest dużo. No i teraz my strzelamy w Gorbiego i uwaga. System obronny ratuje miasto i w dupę. 50 megaton poszło się walić. No i mamy kolejną rundkę. Słabo stoimy z uzbrojeniem, więc klikamy sobie produkcję. No i znowu, ten szykuje samolot do zrzucenia bomby. Infidel prowadzi propagandę, zaraz zobaczymy, jaki będzie jej efekt. No i spieprzył sprawę, bo to Reagan przyjął 3 miliony ludzi od niego. Kaddafi prowadzi propagandę i Gorbi na jego korzyść opuściło 5 milionów, a Reagan produkuje, tak jak my, w fabryce jakieś zabawki. No i co nam przybyło? Tutaj Setunie mamy rakietę i 50 i mamy samolocik mały, mamy dwa systemy obronne. No dobra, przygotujemy sobie rakietę do strzału. Albo nie, pokażę wam, na czym polega przesiedlenie. Mamy wieżowiec, mamy dwa większe domki, dwa małe i popatrzcie, przesiedlenie. Aha, baczność, przesiedlenie po budowaniu jest zbrojone. No to dobra, to walcie się. Uzbrajamy sobie rakietkę setkę. Dajemy Global War i znowu. Nalot nas spotkał. Dup. 7 milionów martwych, tutaj produkują zabawki, tutaj system obronny, tutaj tankuje bombowca, a my przygotowujemy rakietkę, no i teraz ją, właśnie nie pamiętam, czy jak mieliśmy setkę rakietę, to możemy mniejszą głowicę, ale chyba tak. Najpierw wybierz cel, no to wybierzemy sobie Gorbaczowa ruskiego, jego mały domek, tutaj i 50. Da się, czyli większą rakietę można mniejsze ładunki przenosić, no i odpalamy. Gorbi prowadzi propagandę, czyli dobrze, nie będzie chroniony przez system, czyli go nadszarpniemy naszym ładunkiem. Ale jego propaganda się spisała i nasz kraj opuszcza 4 miliony mieszkańców. Tam się nam domek zmienił na mniejszy. Teraz Fidel przygotowuje rakietkę, tutaj produkują zabawki u Kaddafiego, a samolocik Reagana został opuszczony na Fidela Castro. Ok, i teraz my odpaliliśmy w Gorbiego, trzymamy teraz kciuki, uwaga, dup, 13 milionów martwych, coś pięknego. Ładnie rozwalone. No i okej. Teraz sobie patrzymy. Pokażę wam jeszcze, jak armia działa. To przynosi słabiutkie korzyści, bo armia nie niszczy tak jak głowica, ale tutaj ma namiocik już, więc powinno się udać rozwalić pieszymi po prostu, wojskami lądowymi. On zaczyna produkować, ten wystrzelił w Reagana. System obronny uratował, Kaddafi przygotowuje rakietkę. Tutaj system obronny, a my wysyłamy 3-milionową armię. Na namiocik 3 miliony martwych i pięknie, widzieliście? Zrobił się kraterek, czyli Gorbi ma rozwalone w tym miejscu swoje miasto. I tam już przesiedleniem go nie odbuduje. Czyli elegancko. Dobra. Możemy spróbujemy propagandę zrobić. Zobaczymy, czy ktoś do nas przejdzie. Wybierz cel propagandy, Fidela Castro. I puszczamy sobie. Fidel, ten domek i propaganda. No Fidel wybierałem przecież, cholerka, co jest tu? Tu, o. I Global War. Gorbi rakietkę szykuje, ten rakietkę, ten wystrzelił w Gorbiego, ten tankuje samolocik do zrzutu, a my siejemy propagandę i uwaga, i Fidel opuszczony przez 5 milionów, czyli któryś z budynków nam się teraz powiększy. O, widzicie? Ten był takim małym, zrobił się dużym. No to dobra, teraz sobie poprodukujemy jeszcze jakieś zabaweczki.
zobaczymy. Kurde, naprawdę wierzcie mi, że mi się to nie zdarzyło wcześniej, bo atakowali cały czas mnie, a teraz widzę, zaczynają siebie siekać nawzajem. I to fidela ostro. My sobie teraz zabaweczki poprodukujemy. I co tu mamy? Mamy pełno rakiet, ale nie mamy głowic. No to ja jeszcze raz dam produkcję. Broń będzie budowana, ale za dużo budujesz. Dobrze buduję, nie znasz się. Tutaj się tankują, tutaj propagandę i mój kraj opuszczony przez 7. Słabo. Tutaj zabaweczki, zabaweczki i mamy jakąś głowicę przybyło. Dupa. No to nie wiem, co za bardzo teraz zrobić. Bo tak strzelić samą dziesiątką to mało trochę, no ale dobra. Uzbroimy sobie rakietę. Poszła z Gorbiego w nasz kraj. 2 miliony martwych. Malutko, ale samolocik na nas leci. 8 milionów. Zabaweczki produkują, tutaj tankują, a my uzbrajamy głowicę, którą sobie puścimy tutaj w Gorbiego. Spróbujemy go wykończyć. 10 megaton. I odpalamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Ten się uzbraja. Kaddafi się szykuje do strzału. Ten się chroni. I poszło w Gorbiego. Uwaga. 8 milionów. Całkiem niezły wynik. Powstał namiocik. Czyli teraz proponuję wysłać sobie armię jeszcze na ten namiocik. Bo armię mamy cały czas gotową. I 2 kraterki powinny być. Gorbie prowadzi propagandę i nasz kraj opuściło 8 baniek. To zmieni nam się budynek. Dupa. Patrzcie, już jest krater. Wszyscy opuścili. Atak na nasz kraj. 5 milionów martwych. Reagan tankuje bombowiec. I naszych 2 milionów idzie tam. I zrobił się mu namiocik. Gorbiemu, popatrzcie, udało się go trochę skroić. Spróbujemy poprodukować coś. Teraz troszkę to przyspieszymy. Też produkuje, ten strzela w nas. Dup. Namiocik. Kaddafi się szykuje. Kurde, ten nas atakuje samolotem. O, 9 milionów będzie następny namiot. Słabo. To teraz wam pokażę to przesiedlenie. Wyrównamy teraz stany, bo jak nam teraz dupną w namiot którykolwiek, to mamy krater. A damy przesiedlenie. Ach, baczność, przesiedlenie po budowaniu wzbronione. Cholera. To uruchomimy sobie może, albo propagandę damy, może ktoś przyjdzie do nas. A potem się przesiedlimy. Ten tankuje, ten strzelił do nas, namiocik, dup, krater. Infidel opuszczony przez 7 milionów. Dobra, namiot nam się odzyskał. I teraz patrzcie, przesiedlenie. Ludność zostanie przesiedlona. Mamy duży domek, 2 namioty i mały. Kurde, znowu nas atakują. Znowu, ja pierdzielę. No właśnie, to jest zajebiste w tej gierce, nie? Nie wiem, jak ja tu za młodu wygrywałem. Ale przesiedliliśmy się, widzicie, i się wyrównał ten stan. Dobra, jeszcze z minutkę pogramy, bo to dalej nie ma sensu. Znacie już zarys, wiecie, o co chodzi, ale ta rozgrywka no jest dłuższa przeważnie, no bo trochę to trwa, zanim każdy ruch wykona, zanim coś pomyślimy, co najlepiej zrobić i taki gameplay może pół godzinki trwać, a to nie ma sensu, chciałem wam tylko zasadę pokazać. Gierka jest grywalna tak na początek, jak się nigdy w nią nie grało. Można spróbować, zobaczyć, co się będzie działo. Dobra, odpalamy jeszcze 100 megatonówkę w następnej turze i będziemy kończyć. Szybko ją poklikam, gierkę, zobaczymy, kto wygra z ciekawości. Zobaczycie, jak wygląda ekranik końcowy. Tutaj mnie cały czas atakują, słabo. Ale jeszcze zdążymy na Gorbiego odpalić 100 megaton. Pierdzielniemy mu w ten największy budynek, chociaż setką może ten zrobimy krater z niego. O, Setunia, Gorbi i Fire. Pyk, system obronny połączali. Ale jest, 13 milionów martwych. Jest kraterek, widzieliście? Rozdupcony gościu. Dobra, ja już nie kombinuję, daję cały czas, nie wiem, przesiedlenie będziemy dawać, tak żeby zobaczyć, kto tutaj sobie wygra, bo mi już został ostatni domek w ogóle. Znowu damy przesiedlenie, nie szalony, to damy propagandę, dalej, cel trzeba wybrać. Cel propagandy, dalej, adresat twój kraj, uwaga, namiocik. 1 milion martwych to nie, ale znowu strzał we mnie. 10 milionów. Dziękujemy. Rozwalony. Teraz naciskam fire i gra się już będzie toczyć sama. Bo... A nie! Coś do mnie przeszło jeszcze. Dobra, no to spoko. To jakiś ruch jeszcze szybko wykonamy. Już mnie znowu zniszczyli. O, i teraz gra się już toczy sama. Jak widzicie, już komputer sam wszystkim steruje. Myślę, że do pół minutki dowiemy się, kto wygra.
Naprawdę, jak się troszkę pogra, troszkę się przysiedzi, poświęci czasu, to jest jakaś szansa minimalną taktyką, która tutaj jest, jednak osiągnąć swój cel i spróbować być, nie wiem, drugim albo chociaż raz pierwszym, bo kiedyś mi się to zdarzyło. Tutaj popatrzcie, Gorbi jest prawie wykończony, Fidel to samo, albo Reagan, albo Kaddafi wygra. Tam jeszcze resztkami sił się bronią w lewej, prawy górny róg, już namioty. Dobra, mamy po Gorbim, mamy już krzyżyki przy Fidelu, został Kaddafi i Reagan i chyba Ameryka padnie. Tak, Ameryka padnie. Kaddafi z Libii był? Z Libii był Kaddafi. Chyba wygra. Uwaga. I mamy zwycięstwo Kaddafiego. Kaddafi jest zwycięzcą 45 milionów uratowanych istnień. Tak wyglądała gierka. Mam nadzieję, że się podobało. Spróbujcie sobie zagrać. A ja zmykam do dzieciaków na plac zabaw, poławić się trochę z nimi. Na razie, hej.